Dlaczego związki nas wyczerpują? Czy dzieje się tak z powodu związku jako takiego, czy z powodu naszego sposobu myślenia? Z mojego doświadczenia wynika, że chodzi o to drugie. Wszystko sprowadza się do przywiązania. Zużywamy tyle energii na poprawę i kontrolę zachowania i stanów emocjonalnych innych osób, że doprowadzamy siebie do wyczerpania. Czujemy się pozbawieni podstawowych praw i ostatecznie doświadczamy wypalenia. Gdy uwalniamy się od przekonania, że kontrolujemy innych i poddajemy się relacji takiej, jaką ona jest, zaczynamy się gwałtownie rozwijać. Dysponujemy teraz nieskończoną energią i podejmujemy twórcze decyzje. Wyzwoleni z cudzego istnienia, możemy swobodnie podążać ku ścieżkom, które najlepiej posłużą naszemu najwyższemu ja. W gruncie rzeczy okazujemy ludziom największą troskę i zainteresowanie, pozwalając im rozwijać się na ich własny sposób i nie warunkując ich poprzez kontrolę czy osąd. Chociaż zaprogramowano nas, abyśmy kojarzyli uczucia z kontrolą, dostrzegamy, że największej miłości do drugiej osoby towarzyszy znikoma kontrola nad nią. Tak bardzo kochamy jej istotę, jej esencję, że nie pragniemy jej nadzorować. Transcendentne uczucie do drugiej osoby sugeruje całkowitą rezygnację z kontroli nad nią. Czy kochamy innych ze względu na ich esencję? Rzadko zdarza się, abyśmy okazywali komuś miłość z powodu jego prawdziwego wewnętrznego ja. Zaplątani w formę zewnętrzną tej osoby i oślepieni jej wyglądem i zachowaniem, nie jesteśmy w stanie dostroić się do esencji jej istnienia. Szczególnie łatwo w pułapkę definiowania miłości za pomocą formy wpadają rodzice wobec swoich dzieci. Wiążą uczucie z tym, jak dobrze idzie im w szkole lub w sporcie, jak bardzo są popularne, czy nawet z tym, na jak bardzo szczęśliwe wyglądają. Postępując tak, gubimy sens działania i nie jesteśmy w stanie dostroić się do obfitej, naturalnej esencji naszych dzieci. To dlatego tyle dzieci czuje, że rodzice ich nie dostrzegają, nie kochają i lekceważą. Wielu moich klientów mówi, że nigdy nie odczuli bezwarunkowej miłości, chociaż ich rodzice temu zaprzeczają. Niezależnie jednak od tego, co mówią ich matki i ojcowie, dzieci często przy tym poglądzie obstają. Co jest powodem? Rodzic dał się złapać w pułapkę przywiązania, doceniając bardziej to, co robi jego dziecko, niż jego istotę, jego esencję. Jeśli chodzi o naszego partnera, sporządzamy listę kryteriów, które powinien spełniać. Chociaż może być to przydatne ze względów praktycznych, nie powinno być długoterminową strategią w udanym związku. Takie podejście prawie zawsze opiera się na tych aspektach danej osoby, które są zależne od formy, a rzadko na jej istocie. Gdy skupiamy się na formie, a nie na istocie bliskiej nam osoby, będziemy tkwić pogrążeni w przywiązaniu. Gdy jesteśmy puści w środku, poszukujemy zewnętrznych elementów, którymi moglibyśmy się wypełnić. Pustka pojawia się w nas, ponieważ nie zdołaliśmy jeszcze jednoznacznie zaakceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy. Narzucamy swoją wewnętrzną pustkę innym, próbując ich zmusić, aby ją zapełnili. Nie postrzegamy siebie jako emocjonalnych drapieżników, ale właśnie nimi jesteśmy. Także ofiarami drapieżnych zachowań innych osób, które próbują w ten sposób zapełnić własną pustkę. Jako tacy pozostajemy uwięzieni na poziomie przywiązania. Dopiero gdy nasza wewnętrzna pustka się zapełnia, możemy uwolnić się od niego i wejść w stan transcendentnej miłości. Zdystansowanie się wymaga zgrabnego poddania się. Nie rezygnujemy z pragnienia szczęścia czy radości, ale pozbywamy się potrzeby, aby uczucia te pojawiały się w określonej formie. Gdy poddamy się życiu takiemu, jakim jest, a nie takiemu, jakim je sobie wyobrażamy, zwalniamy innych od określonego sposobu bycia, który ma nam zapewnić szczęście. Zamiast łaknąć szczęścia, wchodzimy w etap rozwoju, pozwalając sobie akceptować to, co jest. Tekst Shafali Sabery
I pytanie do Ciebie. Co jesteś gotowa zrobić, aby zaakceptować swoich bliskich takimi, jacy są? Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.